Czorkowego Justyna Janczy. Spójrz za mowce leżne. Za nami start K1 mężczyzn. W tej nominacji Dariusz Popiela, ale walka pozostałe dwie. Na piątym Przemek Prywa, na szóstym Szymon. 151,59, póki co te dwie osoby z 50-kami, które już zakończymy. Marcin Kochał, a Piotr Szczepański natomiast na torze. Teraz wszystkim na te finały. Z numerem 60 kolejny przedstawiciel Litwy, Alis Tuska. Kolejny 15-latek, mamy wywrotkę. Już interwencja ratowników. No i ta wywrotka zadecydowała, że młodziutkiego przedstawiciela Litwy miał. Sześć punktów karnych, jest siódmy, a więc obejrzymy Wiktora w finale. Erik Leimel z krakowskiego kajakowego, w dniu wczorajszym zwycięzca tej grupy. Rozpocznijmy od konkurencji, co jeden mężczyzna, ja jeszcze chcę poinformować, że spotykam. Grzegorz Polaczyk, no tego zawodnika nie może, nie trzeba przedstawiać. Byli doświadczonych zawodników, znakomity zresztą olimpijczyk. Przypomnę, w dniu wczorajszym mierzył się na miejscu szóstym. Dzisiaj zdecydowanie lepiej niż wczoraj. No i widzimy dopingującego tatę Michała. Znakomitego przed laty zawodnika medalista olimpijskiego. Michał Kołomański z numerem 14. A teraz Joanna Polaczyk-Wendoli walczy o kadrową nominację. Brzegiem biegnie córka Małgosia, mąż Piotrek, no i tam na końcu dziadek. A Małgosia tata Jasi oczywiście. Ale już wszyscy wiemy, co tu się wydarzyło na bramce 12. Tata Polaczyk pokręcił głową z niedowierzaniem. Zdarzają się takie historie.
jeszcze płynie. Iga Czernek, ostatnia zawodniczek jest w tej grupy. Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Stare drzwi, na nadal nie patrzyłki, prawie z Olińską. I... Dnia 8-9 sierpnia, finał Pucharu Europy juniorów. Na torze bracia Brzezińscy. Andrzej Brzeziński, Filip Brzeziński. AZSW w Kraków, wychowanko w Sokolicy, Kruszcieńko. Byli mistrzowie świata juniorów. Bardzo dobrze. I to są wszyscy. Już Majersiak 99-43. Marcin Pochwała, Piotr Szczepański teraz przed Państwem. Nasza eksportowa dwójka, rzecz można. Z przodu Piotrek Szczepański. Wywodzący się z Drzewicy. Z przodu Marcin Pochwała z Nowego Sącza. Obydwaj reprezentują na chwilę obecną krakowski klub kajakowy. Marcin Pochwała, bardzo doświadczony zawodnik. Kilkukrotny udział w Igrzyskach Olimpijskich z innymi partnerami, ale już wspólnie również zaliczyli finał Igrzysk. AZSW w Kraków. Łukasz będzie się chciał z pewnością tym przejazdem zrehabilitować za ten wczorajszy start i dzisiejszy kwalifikacyjny, bo coś tu nie wyszło tak po cichu, że można. M20. Rafał na prowadzeniu. A jeden razy trzy. Ma za sobą udział w finałach Mistrzostw Świata Juniorów. Znakomite starty już w grupie seniorskiej. No i ciekawi jesteśmy. I jak to będzie wyglądało dzisiaj. Rafał Polaczyk. Lubimy oglądać na trasie Rafała. Rafał to taki cyrkowiec w cudzysłowie, więc można. Lubi przytopić gdzieś tą łódkę, wykonać taki ruch ciałem. No i zobaczymy, jak zakończy ten przejazd. A Rafał Kolacz na potwierdzenie tych wyników przez biuro zawodów. Przed nami jeszcze startę pani w konkurencji C1. Baczyk, najbardziej utytułowany nie tylko z braci Polaczyków, ale naszych zawodników. Srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Świata. Czwarty zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Żołnierz zawodowy, reprezentant Zawiszy Bydgoszcz. No, widzimy tutaj.
będą punkty karne. Ale trzeba płynąć do końca. Płynąć do końca, Mateusz Polak. Brawo, brawo. Jeszcze raz miły brawo dla najlepszych gdybyście z tego skupu to by wąsku nie zasło do państwa. Jak zdobyła taki puchar.